Cześć! Dzisiaj zrobimy beat w stylu Killshot Eminema. Intro. Dzień dobry, moi kochani, z tej strony oczywiście Bonifacy. Witam was w kolejnym odcinku Self-Made Beats i kłaniam się. Niezwykle nisko witając was w kolejnym filmie z serii, a dzisiaj, moi kochani, przygotujemy sobie utwór w stylu Killshot Eminema. Ja myślę, że kontekst wszyscy znają, więc nie będziemy się tutaj rozgadywać. Powiem tylko tyle, że spróbujemy stworzyć coś podobnego. Nie będzie to do końca to samo. Jak to wyjdzie, ocenicie wy, natomiast na pewno będziemy starali się stworzyć świetny instrumental. I cóż, moi drodzy, nie ma się co rozgadywać. Przejdźmy do pracy. Przejdźmy na Channel Rack, moi drodzy. Tak jak widzimy, mamy już tutaj kilka ścieżek, z czego jedną już mamy tak naprawdę gotową. Jest to melodia, tak to nazwałem, ale no, melodią nie do końca nazwać to można, ponieważ jest to zdecydowanie zbyt rozbudowane. Tak jak widzicie, jest tego troszeczkę. Różnią się te nuty pomiędzy sobą parametrem velocity, ale o tym sobie więcej opowiemy na etapie kompozycji. Natomiast teraz posłuchajmy sobie tego, co mamy przygotowane. Generalnie działamy w tempie 105 i 278 BPM-ów, ponieważ oryginalny utwór na takie tempo opiewał, przynajmniej tak wskazało mi FL Studio. Jest to bardzo zbliżone tempo, myślę, że bliżej niż dalej. No ale posłuchajmy, co tutaj mamy. Mamy kick, który brzmi tak. Mamy kick numer 2. Troszeczkę bardziej wyrazisty, troszeczkę lepiej się przebija. One razem złożone w jeden kick będą dosyć fajnie działać. Mamy snare i snare numer 2, który tak naprawdę jest bardziej klapem, ale generalnie po zlayerowaniu nie będzie tego aż tak słychać. Natomiast klap fajnie nam wypełni jeszcze dodatkowo spektrum częstotliwości tej ścieżki. Mamy hi-hat. Krótki, bardzo krótki wręcz bym powiedział. Mamy bas, który jest basem z, słuchajcie, Citrusa. Więc podstawowa ścieżka, mamy piano i to jest, moi drodzy, kontakt, The Giant, mamy pad, który brzmi w ten sposób. W oryginalnym utworze nie było użytego chyba padu, czy pada, ale w każdym razie my sobie takiego czegoś użyjemy. Jest to ponownie kontakt, dosyć fajny syntezator, dosyć fajne brzmienia, no i ponownie kontakt, una corda, tym razem które w odpowiednim ustawieniu i po odpowiednich efektach potrafi dać naprawdę fajne brzmienie. Posłuchajmy sobie może, jak to brzmi, tak żebyśmy wiedzieli, z czym będziemy działać. Ma to mniej więcej odwzorowywać klimat oryginalnego kawałka i mam nadzieję, że to się jak najbardziej, moi drodzy, sprawdzi. A póki co, skoro mamy za sobą już mniej więcej omówienie poszczególnych ścieżek, możemy przejść do budowania sekcji rytmicznej. Sekcja rytmiczna nadchodzi wielkimi krokami, moi drodzy, a dzisiaj w sekcji rytmicznej tak naprawdę nie będziemy mieli zbyt wiele roboty, ponieważ cały ten instrumental jest dosyć prosty, tak bym to określił, więc nie będzie to specjalnie skomplikowane, ale w prostocie siła, moi drodzy. Zatem przejdźmy może do rzeczy i spróbujmy zdziałać coś w tym klimacie. Zatem, moi drodzy, wyłączyłem sobie w tym momencie melodię, żeby nam za bardzo nie przeszkadzała i spróbujemy sobie stworzyć perkusję, która w jakimś stopniu będzie przynajmniej odzwierciedlać to, co było w oryginalnym utworze. Zobaczymy, na ile się to uda. Może wrzucę sobie tutaj pierwszy kick, natomiast rozlokuję snare w miejscach, w których być powinien, czyli mniej więcej w tych. No i teraz pomyślmy, jak tutaj rozlokować naszą stopę, że tak powiem. Gdzież ta nasza stopa być powinna? Ja myślę, że to mniej więcej coś w tym stylu sobie zrobimy. Ja sobie tutaj zerkam, bo mam małą ściągę. Ale tym się specjalnie nie przejmujcie. I to mniej więcej w tym stylu powinna być ta stopa. Natomiast jeszcze przejdziemy sobie do piano rolla i zrobimy małe czary-mary w tej postaci, po to, żeby jednak mimo wszystko jakaś wariacja w tym wybrzmiewaniu stopy się pojawiała. No i teraz, moi drodzy, posłuchajmy sobie, jak to brzmi w tym momencie. Prawda, że sucho jak na ten moment, ale to jeszcze przyjdzie czas na to, żeby brzmiało to lepiej. Teraz, moi drodzy, przejdziemy sobie do piano rolla i pomyślimy sobie, jak tutaj podziałać z hi-hatem. Pamiętajmy, że on pojawiał się w zasadzie tylko i wyłącznie na pierwszym uderzeniu kicka w takcie. I to w bardzo specyficzny sposób, ponieważ był dosyć, powiedziałbym,
gęsto rozlokowany i zdaje się, że był w triolach. To jest jeszcze zbyt mało, gęsto, że tak powiem. I to było mniej więcej coś takiego, więc przy tym zostaniemy, przekopiujmy to sobie w odpowiednie miejsca. No i posłuchajmy. Coś w tym stylu, moi drodzy. I tak naprawdę to jest wszystko, jeżeli chodzi o sekcję rytmiczną. Proste, prawda? Bardzo proste, a zatem, moi drodzy, kompozycja. No i bardzo szybko lecimy do etapu kompozycji. Po prostej sekcji rytmicznej zostaje nam stworzenie basu, pianina, które będzie bardzo, bardzo proste, no i pada, który nastręczy nam troszeczkę więcej trudności, ale też nie będzie zbyt skomplikowany. Najbardziej skomplikowana jest ta melodia, ale dostaniecie ją ode mnie w MIDI razem z projektem z tego odcinka. Znajdziecie go oczywiście w opisie do tego filmu, tak żebyście nie musieli się z tym męczyć samodzielnie. Chyba że oczywiście chcecie, to możecie sobie zrobić stop klatkę, na przykład w tym momencie, i odtworzyć te linie. Nie widzę w tym najmniejszego problemu. Zatem, moi drodzy, zabierajmy się do pracy. Zacznijmy sobie od basu. Przejdźmy może do pianorola i pomyślmy, jak to sobie zrobić. Jak to zrobić? Myślę, że zrobimy tak. Skopiujemy sobie, słuchajcie, stopę i wkleimy ją w bas, ponieważ ja bym chciał... Znaczy, osoby, które oczekują, że będzie tutaj, kurczę... taki sub z 808, jak w oryginalnym utworze, no to mogą się zawieść, ponieważ takiego nie będzie. Natomiast będą uderzenia, które będą podbijać stopę, tak bym to określił, bo to chyba jest określenie najbardziej adekwatne, najtrafniejsze. I teraz zejdźmy niżej. Mniej więcej tu, tylko że o. No i okej, mamy bas, który będzie tam mniej więcej fajnie sobie działał. Teraz pozostaje nam dodanie tutaj tego pianina, które będzie uderzać równo ze snerem, jeżeli dobrze pamiętam, na dwóch oktawach. I będzie to w zasadzie jedna nuta. I to pianino w tym momencie będzie dosyć mocno kolidować z basem, ponieważ to są obie ścieżki, które grają dosyć nisko. Będziemy musieli to skorygować na etapie miksu, ale to wszystko za chwilę. Teraz, moi drodzy, zostaje nam pad, który będzie dosyć prostą ścieżką, tak mi się wydaje przynajmniej. Ok, przejdźmy troszeczkę wyżej, bo to jest już za nisko. I mniej więcej coś w tym stylu. Chociaż wiecie co? Ja sobie jeszcze zapamięci. Pamiętam, że tutaj była taka mała, króciutka nuta, którą moglibyśmy wkleić. Bo niby dlaczego nie? O, i teraz powinno być troszeczkę... Słuchajcie, lepiej, tak mi się wydaje. Zobaczmy jeszcze, jak to zabrzmi w całości. No i czegoś tutaj brakuje, ale pamiętajmy, że mamy jeszcze w zanadrzu tę melodię, którą możemy tutaj swobodnie dorzucić. Zróbmy to zatem. Wszystko
wszystko to brzmi dosyć mocno przestrzennie, będziemy to wszystko korygować w miksie, ale tak to mniej więcej brzmi. Myślę, że gdzieś tam klimatem troszeczkę nawiązuje do tego oryginału. A zatem skoro mam już wszystko skomponowane, moi drodzy, to przyszedłby czas na to, żeby omówić miks. Przyszedł zatem czas na to, żeby omówić, co się stało w miksie. Ja sobie tutaj podziałałem poza kadrem, tak żeby was z tym nie zanudzać i powoli myślę, że możemy do tego przechodzić. Przejdźmy zatem sobie na mikser i zobaczmy, co tak naprawdę się tutaj zadziało. Jeśli dobrze się przyjrzycie, to od razu zauważycie, że poziomy głośności są ustawione w dosyć charakterystyczny sposób z dużym rozstrzałem. Mimo wszystko te hi-hety, które no... one w brzmieniu są dosyć charakterystyczne i stosunkowo niskie. Zostały mocno ściszone, spanoramowane w lewą stronę. Kick z basem odsunięte lekko po przeciwnych stronach. To jest dosłownie parę procent, tak żeby nie było to za bardzo słyszalne. Piano w stronę prawą, pad w stronę lewą, melodia lekko w lewo, więc to jakoś myślę, że będzie się komponować. Melodia generalnie sama w sobie grała troszeczkę po prawej stronie, stąd trzeba było to skorygować, bo chciałem, żeby była w centrum. No i teraz, moi drodzy, tutaj jak widzicie, kick został zmonofonizowany w pełni i lekko poszerzone, właściwie więcej sygnałów stereo zostało wysłane ze ścieżek instrumentalnych. Zobaczmy, co dzieje się, jeżeli chodzi o efekty. Jeżeli chodzi o efekty, no to mamy tak naprawdę rzeźbienie brzmienia po to, żeby fajnie się ze sobą zazębiły, między innymi stopa. Tutaj nie mamy nic w zasadzie, tylko tutaj użyłem tego kanału do tego, żeby wysterować troszeczkę głośność całej ścieżki łącznie, do tego mamy snare i tutaj bardzo podobnie podbiłem body w snare po to, żeby on troszeczkę inne brzmienie posiadał, natomiast tutaj mamy, można powiedzieć, że takie lekkie zazębienie pomiędzy tymi dwiema ścieżkami i do tego został wykorzystany korektor. Na to nałożony został Fruity Wave Shaper, żeby dodatkowo jeszcze nasycić snare. Wave Shaper również na hi-hat. Lubię to robić, generalnie fajny pazur wtedy ta ścieżka uzyskuje, ale i tak została potraktowana korekcją, żeby usunąć to, co w niej niepotrzebne. No i oczywiście Neutron Elements na grupie po to, żeby troszeczkę wyciągnąć brzmienie całej perkusji, zespolić ją, troszeczkę skleić i to myślę, że się udaje. Dodatkowo nałożyłem reverb z bardzo krótkim predelayem i decayem, bardzo mały procent zadziałania wet. Po to chodzi tylko o to, żeby troszeczkę wyeksponować tę perkusję, nadać jej troszeczkę takiego polotu, świeżości, troszeczkę przebicia. Niemniej nie ma to być jakoś ostentacyjne. No i tak to mniej więcej wygląda, moi drodzy. Tutaj mamy bas. Z basem zostało parę rzeczy zrobionych, ponieważ tak jak słyszeliście, on nie brzmiał zbyt imponująco, tak bym to określił. W związku z tym został nasycony Wave Shaperem, następnie jego brzmienie zostało troszeczkę jeszcze podrasowane, to znaczy odcięte wysokie częstotliwości, te, które Wave Shaper wygenerował, no i podbity dół po to, żeby jeszcze dodatkowo dać mu tej mocy. Do tego mamy limiter klasycznie po to, żeby pilnować troszeczkę dynamiki tego basu, żeby nie był on zbyt rozchulany, jeżeli chodzi o głośność. No i limiter kolejny w trybie sidechain, w trybie kompresji. W momencie, kiedy pojawia się kick, bas zostaje wyciszany. No i tutaj mamy jeszcze, moi drodzy, trzy pozostałe ścieżki. W zasadzie to cztery. Mamy piano stab, który tutaj, tak jak widzimy, też posiada korekcję i został przyciemniony. Również zostały odjęte niskie częstotliwości po to, żeby wyeksponować stopę z basem. W zasadzie to była główna rzecz, na której mi zależało w tym miksie, żeby właśnie ta perkusja mocno się wybijała i to myślę, że się udało uzyskać, ale posłuchacie tego za moment. Do tego, moi drodzy, mamy pad. Tutaj mamy oczywiście Fruity Parametric EQ. Tak jak widzicie, bardzo dużo częstotliwości zostało wyciętych. Tak naprawdę bardzo mało zostało przepuszczonych. Dodatkowo mamy dosyć duży, powiedzmy, dołek, takie odcięcie, tak? Mniej więcej w okolicach, jeśli dobrze widzę, to 500 Hz, po to, żeby odciąć, troszeczkę podciąć częstotliwości, które niespecjalnie się sprawdzały w tym miksie, były po prostu nieprzyjemne w odsłuchu. Do tego mamy limiter po to, żeby ponownie troszeczkę opanować głośność tej ścieżki, no i Soothy jeszcze dodatkowo, żeby wyeliminować częstotliwości, które ten pad generował niezbyt przyjemne w odsłuchu. Do tego mamy, słuchajcie, melodię. Melodia została poszerzona chorusem w tych ustawieniach. To jest, zdaje się, że defaultowe ustawienie z Fruity Chorus. Bardzo lubię akurat to ustawienie, więc niespecjalnie je lubię modyfikować. Procent zadziałania to jest mniej więcej 30%, więc nie za dużo. Korekcja, chciałem nadać temu takiego brzmienia starego radia, tak jak to było mniej więcej w oryginale i myślę, że tutaj to się sprawdza jak najbardziej. Ponownie limiter do pilnowania poziomu głośności i to jest w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o te ścieżki. Zostaje nam jeszcze neutron na instrumentach.
Tutaj tak naprawdę też można sobie zerknąć, że są odcięte niskie częstotliwości, lekkie podbicie mniej więcej w tych okolicach, w okolicach środka, kompresja oczywiście bardzo delikatna, no i exciter, który w zasadzie tutaj nie działa, ale jest, moi drodzy. No i tyle, jeżeli chodzi o etap miksu. Dodatkowo można zerknąć sobie tutaj, gdzie mamy Sooty, które po prostu czyści lekko cały miks z niechcianych częstotliwości. Jeszcze dodatkowo jest to bardzo, bardzo lekkie zadziałanie. Mamy Ozone, który można powiedzieć, że wyciąga to, jeżeli chodzi o głośność, koryguje troszeczkę spektrum częstotliwości, czyli cały miks pod kątem tego, żeby go lepiej wyważyć jeszcze na etapie masteringu, tak to nazwijmy. No i Imager po to, żeby lekko to wszystko poszerzyć. Limiter w zasadzie tylko i wyłącznie po to, żeby zgłośnić całość, i to jest tyle, jeżeli chodzi o to, co zostało zrobione, a dzięki temu uzyskujemy, moi kochani, brzmienie tego typu. Myślę, że brzmi to o niebo lepiej niż to, co mieliśmy na etapie kompozycji, po etapie kompozycji. A w związku z tym, moi drodzy, że tak naprawdę już wszystko tak naprawdę na etapie miksu mamy omówione, to możemy swobodnie przejść do etapu aranżacji. A zatem, moi kochani, przyszedł czas na to, żeby zaaranżować nasz utwór. Tutaj zbyt dużo roboty nie będzie, ponieważ ten utwór generalnie opierał się na sound effectsach, które gdzieś tam się pojawiały, a dużą robotę mimo wszystko robił wokal Eminema, którego tutaj nie ma, nie czuję, gdy rymuje, słuchajcie. Przejdźmy zatem do pracy. Tak jak widzicie, ja już wszystko mam przygotowane do tego, żebyśmy mogli sobie swobodnie zaczynać, i myślę, że zaczniemy od tego, co działo się w oryginalnym utworze, czyli tak sobie myślę, że od tych ścieżek mniej więcej. Tam jednak mimo wszystko były użyte inne brzmienia, ale wydaje mi się, że nie brzmi to najgorzej. No i tutaj, moi drodzy, zrobimy sobie wejście, powiedzmy, że na zwrotkę. Dodamy oczywiście całą perkusję, która wchodzi w tym miejscu. Wprowadzam jakieś zmiany, ale tak naprawdę nie do końca czuję potrzebę, ponieważ ten beat był komplementarny już na etapie, kiedy był pętlą, i tutaj nie za wiele można zrobić. Tam bardzo klasycznie zostało to zaaranżowane, w sensie był po prostu loop, który był w jakiś sposób tam, powiedzmy, przerabiany, dodawane były pewne właśnie efekty dźwiękowe typu zwolnienia, wyciszenia i tak dalej. Niemniej sam w sobie był komplementarny i wystarczył wyłącznie głos Eminema, czy też sposób, w jaki on rapuje, i to fajnie się samo w sobie aranżowało, bo tam główną ścieżką mimo wszystko był wokal, a reszta stanowiła tło, i tak samo jest tutaj, moi drodzy, stąd nie za wiele możemy zrobić. Tutaj sobie myślę, co moglibyśmy zrobić. Zróbmy tak.
tak żeby ta aranżacja była odrobinę chociaż dłuższa. No dobra, słuchajcie. To tak naprawdę myślę, że załatwia sprawę. Mniej więcej mamy te aranżacje. Tam naprawdę ten beat jest prosty, wręcz przewidywalny, bym powiedział. Nie za wiele się dzieje. Ten utwór trwa długo, ale w ogóle się nie nudzi. To jest niesamowite właśnie. Jak zrobić tak dobrą pętlę, żeby nie znudziła słuchacza po tych 5 minutach, powiedzmy. No ale tam się to udało i mam nadzieję, że tutaj mniej więcej chociaż w jakimś stopniu udało mi się to odtworzyć. Także cóż, moi drodzy. To tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę w dzisiejszym odcinku, w którym tworzyliśmy utwór w stylu Eminema, Killshot. Bardzo, bardzo klimatyczny beat, zresztą bardzo klimatyczna też nawijka Eminema, już abstrahując od całego kontekstu powstania tego utworu. Jest to bardzo dobrze wyprodukowany kawał muzyki. No i cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że udało nam się chociaż troszeczkę do tego zbliżyć. I cóż, moi drodzy, za chwilkę puszczę Wam ten beat dwukrotnie, tak żebyście się jeszcze mogli z nim osłuchać, a w międzyczasie być może podjąć jakieś akcje, na przykład zejść do opisu, pobrać projekt z tego odcinka, tak żeby jeszcze sobie na własną rękę tam pokombinować i coś pozmieniać, być może dodać, być może ująć, być może ulepszyć. W międzyczasie zapraszam Was też na moje inne media społecznościowe, takie jak Facebook, SoundCloud i Instagram. Linki oczywiście znajdziecie w opisie. Również w opisie znajdziecie też link do naszej grupy facebookowej Selfmade Beats, gdzie dzielimy się wiedzą, wspieramy się jako producenci i rozwijamy swój warsztat, także jeżeli szukacie odpowiedzi na swoje pytania, to jest to właściwe miejsce, żeby zacząć ich szukać, moi drodzy, bo myślę, że jesteście je w stanie tam uzyskać. I to tyle na dziś z mojej strony. Puszczam Wam ten beat dwukrotnie i mam nadzieję, że widzimy się tutaj za tydzień na Selfmade Beats Live. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
Jeśli film Ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę. A jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go. I już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.